Elena dała mi drugą szansę i chcę zacząć życie bez kłamstw. Choć kłamałem, żeby być blisko niej. Nie chcę być adwokatem diabła, ale również dlatego, żeby ją odzyskać. Nie będzie zachwycona, że wykorzystywałeś Ewę, aby zdobywać informacje, o których mówią sobie tylko kobiety. Więc co mam zrobić? Powiedzieć jej prawdę? Oczywiście. Ale bądź świadomy bomby, jaka wybuchnie. Nadal będziesz musiał być Ewą. Zbyt wiele rzeczy zrobiłeś jako ona. Nie możesz się jej pozbyć ani zabić. Nie mam wyjścia. Powiem Elenie, że jestem Ewą. Czuję się znowu jak nastolatka. Tak łatwo marzyć, gdy się jest zakochanym. Moja miłość, Juan. Ewa nie może umrzeć ani zniknąć, jakby ją porwali kosmici. Były takie przypadki, ale niezależnie od tego, co ja mam robić? Proszę o konkrety. Musisz bezwzględnie powiedzieć Elenie prawdę. Jednak nie możesz się pozbyć Ewy, jakby ją ziemia połknęła. A co gorsze, kiedy Elena się dowie, że Ewa to ty, stanie się twoją wspólniczką. Sądzisz, że zgodzi się na udział w tej farsie? Nie. Wiesz co? Nie można z tobą wytrzymać. Ale masz rację. Jak się wyplątać z tego bałaganu? No jak? Myślałem o wczorajszym wieczorze i nie chcę, żebyśmy się kłócili na zakończenie cudnej podróży. Dobrze, jestem dla ciebie czuła. Zamknij oczy i nadstaw policzek. A masz. Odchodzę. Poczekaj. Zróbmy coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Zanurzmy się w basenie razem. Jeszcze nie oszalałam. Jestem wstydliwa i nie pokazuję publicznie ciała. Jestem obiektem seksualnym. Ja w bikini? Wszyscy mężczyźni się na mnie rzucą, a ty będziesz umierał z zazdrości. A jeśli złapie mnie skurcz i utonę? Niech Bóg broni. To żadna wymówka. A w wodzie będę mógł dotknąć twojej skóry, której nie mogę zapomnieć po tej miłosnej nocy, jaką mi podarowałaś. Świńska rączka. A wiesz czemu świńska? Za pornografię. Nie przypominaj mi tego grzechu. Właź do basenu, żeby ostudzić swoje świńskie żądze. Świńska rączka. Sprowadzasz mnie na złą drogę. Jesteś nieczysty. No już. Nie denerwuj się. Nie zostawiaj mnie tak. Wiesz, skąd przychodzę? Jest za gorąco. Przestań. Wiesz, że cię kocham? I przysięgałam przed Bogiem być z tobą na dobre i na złe. Ale za dużo tego zła. Nie wykorzystuj mnie. Ja szukam nowych możliwości, a ty tego nie doceniasz. Zacznij i pomyśl o miłości, jaką cię obdarzam. Przecież doceniam ciebie i naszą śliczną rodzinę. A skoro o niej mowa, gdyby Rodrigo zaproponował ci wyjazd z kraju, zgodziłabyś się nas zostawić? Que Rodrigo te consiguiera una chamba aunque fuera en otro país, flaca, y nos dejaría solitos, flaquita. Fernando, rodzina jest dla mnie najważniejsza. Nigdy bym was nie zostawiła. A ty na jego prośbę zgodziłbyś się rozstać z rodziną? Nie, prawda? Mój króliczku.
No już, koniec dyskusji. Ty idziesz pływać, a ja szukam Elenity. Nie, mam katarek. Śliczna kuzyneczko. Witaj, ośmiornico. Już nie jesteś ponury? Nie zaczynaj. To zły początek dnia. Twój narzeczony jest prehistorycznym satrapą, przedpotopowym. Wasza wizażystka gwiazd żegna się, bo zamierza popływać w wodzie jak syrena. Spójrz, jaką mam kuzynkę. Posąg Diany Łowczyni blednie przy niej. Bez dwóch zdań. Święta Moniko, 11 najświętszych panienek. Don Adriano! Don Adriano! Don Adriano! Przepraszam, ale chciałbym wrócić do wczorajszej sprawy. A, tej. Świetny produkt do włosów. Jak siedzisz na słońcu, trzeba o nie dbać. Spójrz, kto idzie. Patrzyłyśmy na was i stwierdziłyśmy, że tworzycie piękną parę. Powinniście spróbować. O nie. Masz bardzo ładne włosy, Luciano. Bo używam tego produktu. Jest świetny. Dam ci go. Nie należy czekać, aż włosy będą okropne. Trzeba o nie dbać cały czas. Dzięki. Jakaś ty ładna. Słuchajcie, idziemy, bo chcemy się nacieszyć Acapulkiem. Naprawdę ładna z was para. Cicho bądź. Ty i ja? Adriano, bądź wyrozumiały dla Renata. Juan Carlos zrobił karierę w firmie bez pomocy nazwiska Don Modesta. Co w tym złego? Niech chłopak ma tak samo, co ci szkodzi? Zrozumiałem, ale pozwól mi porozmawiać z nim w cztery oczy. No dobrze, zobaczymy, co będzie. Idź. Jeszcze raz przepraszam, że nie powiedziałem wcześniej. Nie lubię być oszukiwany, ale jesteś dobrym nabytkiem dla firmy. Dam ci drugą szansę. Bardzo dziękuję. Jak długo zamierzałeś utrzymywać w sekrecie pokrewieństwo z Juanem Carlosem? Tak długo, aż dowiódłbym ojcu, że jestem wart tyle, co jego prawowity syn. Choć uznał, że nie jestem godny jego nazwiska. No tak. Dzień dobry, panie Ramos. Czekają na pana. Dziękuję. Poprosiłam cię tutaj, bo muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. I nie chcę, żeby nam przerywano. Ja też chcę ci coś powiedzieć o tym, jak było z Juanem. Evo, jestem zakochana. Tak się cieszę, że znowu go mam. Po wczorajszej rozmowie jestem pewna, że teraz będzie inaczej. Dla niego jestem zdolna do wszystkiego. A wybaczysz mu jeszcze jedno oszustwo? Oczywiście, gdyby się przydarzyło. Oszustwo? Nie rozumiem. Tylko tak mówię. Gdyby w najgorszym z najgorszych przypadków Juan Carlos powiedział jeszcze jedno kłamstewko, takie malutkie, oczywiście z bardzo ważnego powodu. Gdyby tak było, w imię miłości, tej ogromnej miłości, potrafiłabyś mu wybaczyć? Nie sądzę, żeby znowu mnie oszukał. Ale gdyby tak się stało, bądź pewna, że nigdy bym mu nie wybaczyła. Kolejne kłamstwo? Dla mnie by umarł.
Ale co mi chciałaś powiedzieć? Con permiso. Adelante. Un placer volver. Miło znów pana widzieć. Chciałem osobiście pana poinformować, że nasze sprawy w Grupo Imperio idą w dobrym kierunku. Chyba zawrzemy ważną dla nas umowę wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Doskonale. Co mi chciałaś powiedzieć? Co? Co chciałaś mi powiedzieć? Co? Nie zaczynaj. Przepraszam. To nic wielkiego, ale Renato nie miał odwagi przyznać się Adrianowi, że jest gejem. Nie obraź się. Czy to jego prywatna sprawa? Czemu o tym mówisz? Nie jestem plotkarką, wiesz, prawda? Tak. O sprawie wiemy tylko my i Lucia. Chciałam się z tobą tym podzielić. Dzięki za zaufanie, ale Renato uważa, że prawdą narazi swoją karierę. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale musimy uszanować. Czyli uważasz, że czasami powiedzenie prawdy tylko pogorszy sytuację? Nie lubię generalizować. Nie wszystkie problemy są takie same. Ale jeśli prawda może kogoś zranić, to nie ma sensu tego robić. W takim przypadku lepiej milczeć. Rozumiem, że masz trudną sytuację z ojcem. Proszę tylko, żeby między nami nie było więcej przemilczeń. I podziwiam twoją siłę. Bardzo dziękuję. Obiecuję, że nie będzie więcej kłamstw. Jeszcze jedno. Nie powiem Modestowi, że u mnie pracujesz. Sam z nim porozmawiam. Z tego co wiem, nie macie zbyt dobrych stosunków. To związek na dużą odległość. Pan jest mi bliższy od niego. Mogę o coś prosić? Możemy nie mówić w firmie, kim jestem? Tylko Donia Evas naprawdę. Wolę, żeby tak zostało. Jak sobie życzysz, ale prędzej czy później i tak się dowiedzą. Dość szeptów za moimi plecami. Jeśli gadacie o całusie, jakiego mi ukradł ten przebieraniec, to powiem wam, że dziewczyny, nie bądźcie wścibskie. To intymne sprawy między dwiema osobami. Prawda moja piękna? Przestań. A wy, Juanita Petrita, czy jak tam wam, nie próbuj zaprzeczać temu, co podejrzewają. Wczoraj stało się to, co miało się stać. W przeciwnym razie powiem szefowi o dysku. Kopciuszek szantażystą. Nie możesz udowodnić, że jestem gejem. Ale ja udowodnię, że włamałaś się na kilka firmowych kont i ciekawe, co powiedzą jej właściciele. Już prawie mówiłem, że jestem Ewą, ale po tym, co Elena powiedziała, zamilkłem. Przykro mi, że nadal muszę kłamać. Spokojnie. Jestem przerażony. Odzyskałem ją. Mogę ją objąć, całować, ale nie wybaczę mi nowego kłamstwa, choćby popełnionego z miłości. Nie bądź płaksą, podciągnij spodnie jak facet i powiedz jej o wszystkim. I to szybko. Muszę znaleźć najlepszy moment. Jeszcze nie teraz, bo dopiero odzyskałem jej zaufanie. Odzyskałem jej miłość, spojrzenie,
Usta, dłonie. Przestań, bo zaczynam mieć ochotę na zerwanie z abstynencją. Nie, nie, zaczekaj. Ależ tak. Mimi, nie. Na pomoc. To straszne. Jak się zachowywało moje ulubione diablątko? Dobrze, prawda? Tak, był bardzo grzeczny. Ani jednej skargi. W takim razie młodzian zasłużył na... Na co? Zasłużył na... To. Dzięki, mamo. Dobrze ci poszło. Jesteś zadowolona? Tak. Jestem szczęśliwa, bo wróciłam i was widzę. Było świetnie. Już późno, a młodzieniec jeszcze nie śpi? Za chwilkę chcę się pobawić. Zawsze za chwilkę. Przebieraj się w piżamkę. Zaraz do ciebie przyjdę. Dobranoc, babciu. Dobranoc, wypoczywaj. Przygotowałam kolację. Jesteś głodna? Tak. Już podgrzewam i podaj. Usiądź. Dzięki, mamo. Poradzisz sobie z walizką? Już sobie poradziłam. Dzieci, jesteśmy. Witajcie. Co tam, chłopie? Znów się nie uczesałeś. Jak było, dobrze? Jasne. Nie widzisz, jacy zadowoleni? Mieli drugi miesiąc miodowy. Cześć. Jak się masz? Bardzo za tobą tęsknię. Nadal jesteś w Acapulco? Nie, już w domu. Ale cieszę się, że cię słyszę. Wczorajsza noc była cudowna. Ale już pragnę znowu cię zobaczyć. Chcę cię objąć, całować, powtarzać, jak bardzo cię kocham. Ja też chcę cię zobaczyć. Musimy porozmawiać o sprawie dowodów twojej niewinności. Powiedz, gdzie się umówimy? Myślałam o spotkaniu, ale nie we dwoje, również ze mną. Nie sądzę, żeby to był odpowiedni moment. Nadal musimy zachowywać dyskrecję. Tak, ale ona nam pomaga. Kiedyś i tak musimy się spotkać we trójkę. Nie, to znaczy tak, ale w tej chwili chcę się widzieć tylko z tobą. Chcę cię obejmować, odzyskać czas, który straciliśmy. Chcę patrzeć ci w oczy, całować. Ja też chcę się z tobą zobaczyć, Juanie. Myślisz, że Don Adriano mnie przyjmie? Umówię ci spotkanie. Cieszysz się? Bardzo dziękuję. Nie zdążyłem pogratulować ci wystąpienia. Podobało mi się tak samo jak prelekcja Iñaki Uscanga. Bardzo mi miło. Ale jego słowa mają większą wagę. Jest ekspertem od spraw turystyki i ma doświadczenie. Szkoda, że oddali mu twój czas. W tej firmie są intrygantki, które zrobią wszystko, żeby tylko komuś dokuczyć. Renato, szef czeka. Przepraszam, Marce. Marcelo? Dobrze, że nie zdążyłaś nic powiedzieć o Rebece. Dlaczego? Trzymaj się. Ona i Renato się skumali. Mówi się, że spędzili razem noc w Acapulco. Ta kobieta nikomu nie przepuści. Nie wpadłabym na to, że Renato i ta żmija... Podpisane? Możesz to zanieść do księgowości. Skąd taki dobry humorek? Zdradzisz tajemnicę? Po wszystkim, co ci się przytrafiło? Nie wiem, jak możesz być zadowolona. Jakim znowu, co ci się przytrafiło? Odwołano twój ślub. Nie, przepraszam. Ty odwołałaś.
Odsunięto cię od własnego projektu Machała. Nie chcę cię przygnębić, tylko pytam, bo od dawna nie widziałam twojego uśmiechu. No i jeszcze ta sprawa z Don Plutarkiem. Już nic nie rozumiem. Dzień dobry. Jeśli chcecie, mogę... Nie, nie trzeba. Chcę zaprosić Elenę do sali konferencyjnej. Chcemy z Mendosą pomówić na temat plaży Machała. Pójdzie ze mną? Oczywiście. Przepraszam. Proszę. Przepraszam, zapraszam. Tak, tak. Jak mogą być tacy cywilizowani? Przecież dopiero co zerwali. Kto ich zrozumie? Joles. Dani. Daniel. Daniel. Daniel, te estoy... Wołam cię od dawna, nie słyszysz? Byłem zajęty. O co chodzi? Potrzebujesz czegoś? Nie. Właściwie tak. Chcę wiedzieć, czy gniewasz się za ostatni weekend w moim domu. Kiedy w nim nie byłem? O ile pamiętam, nie wpuściłaś mnie. Przestań. Nawet dobrze się stało, bo zdałem sobie sprawę, że mnie nie kochasz. Boisz się mnie. To nie tak.